Ladies and gentlemen. Szanowny panie przewodniczący, panie i panowie, panie Putin, to wszystko, co pan osiągnął przez tą pseudoaneksję, to, że Ukraina już nie będzie z panem negocjować. Sytuacja pana jest bardzo trudna. Nie może pan już wygrać, ale ma pan pewien margines manewru. Mikołaj II, car Rosji, również zaatakował tak zwanego słabego przeciwnika w 1904 roku i przegrał wojnę zarówno na lądzie, jak i na morzu. Podpisał pokój, rozpoczął reformy wewnętrzne i utrzymał się dzięki temu 12 lat dłużej u władzy. Panie Putin, zapewne pan tego nie zrobi, dlatego że jest pan opętany bardziej przez ego niż przez patriotyzm i skończy pan w jakimś bunkrze, Steiner nie nadejdzie i padnie pan na końcu i ma pan tutaj teraz wybór.